każdy związek się zmienia. Zmienia się także i nasza seksualność. Co to jednak oznacza dla relacji? Że płomień z czasem przygasa. Jednak dzięki pracy, wiedzy i zaangażowaniu można go wzniecić na nowo. Ale aby uniknąć poparzenia, trzeba pamiętać o naturze pożądania. Stephen Mitchell, psychoanalityk zajmujący się tematyką namiętności, posługuje się metaforą kotwicy i fali. Mówi o tym, że wszyscy ludzie mają potrzeby związane z bezpieczeństwem, stabilizacją, przewidywalnością i stałością. Tak samo wszyscy mają potrzebę nowych przeżyć, przygód i eksploracji. Różnimy się tylko proporcją tych potrzeb. Siła namiętności w początkowych etapach znajomości bierze się między innymi z chęci jak najszybszego zapełnienia przestrzeni między kochankami. Miłość może trwać latami, nawet do grobowej deski. Czy jednak taka sama zależność dotyczy również pożądania? W wielu związkach prędzej czy później pojawia się problem braku namiętności i coraz większego rozluźnienia więzi fizycznej pomiędzy partnerami. Nic dziwnego. Codzienna rutyna, obowiązki i stres bardzo często odbierają nam ochotę na seks. Czy oznacza to jednak, że miłość bez pożądania nie ma szans na przetrwanie? Czy da się coś zrobić, by rozpalić płomień namiętności na nowo i uratować związek? Jak motylki w brzuchu, czy może jednak ćmy przy latarni? Jest częścią miłości. Często wydaje nam się, że bez niej nie możemy żyć. Mowa tu właśnie o namiętności, energii, która sprawia, że jesteśmy zakochani, pożądamy i pragniemy. Ale przede wszystkim należy wyjaśnić, czym właściwie ona jest. Namiętność to silne emocje towarzyszące myśleniu o drugiej osobie, często połączone z dużym pobudzeniem fizycznym, któremu towarzyszy mocne bicie serca oraz nierzadko te przysłowiowe uczucie motyli w brzuchu. Namiętność cieszy się dużą sławą. Jest uczuciem przez wielu bardzo pożądanym, ale nie dla wszystkich jest celem samym w sobie. Wiele osób uważa, że namiętność jest gwarantem długotrwałego związku. Tymczasem to, co daje największe poczucie szczęścia, spaja i zabezpiecza związek, jest przede wszystkim bliskość emocjonalna, poczucie przyjaźni i intymność. Namiętność natomiast jest wskaźnikiem satysfakcji ze strefy seksualnej. Ale trzeba być tutaj również czujnym. Osoby, które szukają nadmiernego poziomu namiętności, bardzo często skazują siebie na krótkotrwałe związki. Badania dowodzą, że pary, które oparły początek swojej znajomości głównie na namiętności, w ciągu 2 lat utraciły ją w bardzo dużym stopniu i doświadczyły rozczarowania. Wygląda na to, że aby czerpać satysfakcję z namiętności, trzeba zadbać o pozostałe aspekty bliskiej relacji i odwrotnie. Aby związek mógł być satysfakcjonujący, nie możemy zapomnieć o namiętności. Dlaczego płomień namiętności się wypala? Bo namiętność jest siłą, która jest zachłanna i aby trwać, musi stale rosnąć. Gdy pozostaje na niezmiennym poziomie, zaczyna w naturalny sposób gasnąć. Bo namiętność wymaga uwielbienia partnera, ślepego zakochania, ignorowania wad. Z czasem na związek zaczynamy patrzeć bardziej realnie, stąd namiętność staje się też bardziej przyziemna. Ponieważ namiętność nie lubi konkurencji. Musi zawsze stać na pierwszym miejscu. Natomiast życie rodzi swoje problemy, pojawiają się dzieci, problemy z pracą, choroby, które znacznie ograniczają wewnętrzne popędy. Niezależne badania pokazują, że pasja w związku znacznie zmniejsza się po 2 latach i może pozostać na niskim poziomie przez mniej więcej 15-20 lat, by mieć ponowną szansę na odbicie się po opuszczeniu domu przez dzieci. Para, która pozostaje sama, nie musi dramatycznie przeżywać syndromu pustego gniazda, ale może doświadczać wybuchu namiętności typowej dla początkowej fazy zakochania. Jak wzmocnić waszą więź? Znajdźcie dla siebie czas. To jedna z diamentowych porad psycholożki Agnieszki Ornatowskiej. Ekspertka nie ma wątpliwości, że gdy seks jest rutyną wykonywaną między wieczornym filmem a zaśnięciem, staje się po prostu nudny. A w końcu całkiem zanika, bo nie budzi dobrych skojarzeń. Jest obowiązkiem. Dlatego zdaniem Ornatowskiej warto raz na jakiś czas, i to nie tylko z okazji rocznicy, zadbać o to, żeby seks był wyjątkowy oraz celebrowany.
Niech to będzie czas na spełnianie swoich fantazji, czas pełen uwagi, który dacie sobie nawzajem. A jeśli ma być to czas pełen uwagi, należy wyłączyć telewizor i telefony, dzieci wysłać z domu, o ile jest taka możliwość, stworzyć nastrój, by, jak radzi Agnieszka Ornatowska, celebrować każdą sekundę wspólnych, zmysłowych przyjemności. Zmiany i akceptacja. Intensywny seks z początkowej fazy związku już nie wróci. Wasza relacja się zmieniła i wy również. Jest to naturalny proces, ale co teraz? Możecie pogrążyć się w stagnacji albo otworzyć się na zmiany. Wiele osób uważa, że seks powinien być jakiś, że istnieje poprawny, właściwy seks. To nieprawda. O seksie nie tylko można, ale wręcz trzeba rozmawiać. Blokady zwykle wynosimy z rodzinnego domu, co dotyczy zwłaszcza pokolenia współczesnych par, które może i nawet zakładają już własne rodziny. Pary nie mówią wprost, co im się podoba, nie komunikują, jak chciałyby, aby to zbliżenie wyglądało, co im przeszkadza oraz czego potrzebują. Jak więc to zmienić? Zacząć uczyć się swoich ciał, może i na nowo. Rozwijać swoją inteligencję seksualną. Dobrze, jeśli partner w tym uczestniczy w sposób nienarzucający, gdy nie ponagla, tylko wspólnie odkrywa seksualność kobiety. To ma być zabawa dla dwojga. Nie twórzcie między sobą dystansu. Oczywiście sam kontakt fizyczny nie wystarczy, aby zbudować emocjonalną głębię i rozwiązać problemy. Sposób okazywania sobie czułości i miłości jest czymś, co zapada nam w pamięć i nawet drobne gesty potrafią zdziałać cuda. To może być pogłaskanie partnera po policzku czy plecach, przelotne dotknięcie, gdy przechodzi obok, całus, gdy siada obok swojej drugiej połowy. To może być też dotyk erotyczny, ale generalnie chodzi o zrozumienie, że kontakt fizyczny między ludźmi podtrzymuje uczucie bliskości i stwarza więź, która jest podstawą szczęśliwego związku pełnego zmysłowości. Reorganizacja sypialni. Odpowiednio urządzona sypialnia może rozniecić na nowo zanikające pożądanie. Sypialnia to miejsce, które nieodzownie łączy się z bliskością, jednością. Miejsce, w którym dosłownie i w przenośni z ja stajemy się my. Według wyznawców Feng Shui sypialnia jest świątynią miłości, dlatego trzeba o nią szczególnie dbać i wręcz traktować z namaszczeniem. Zrezygnujcie z nadmiaru bodźców i rozpraszaczy, takich jak telewizor, komputer, duszące świece zapachowe. Znacznie lepiej jest postawić na porządne wywietrzenie pokoju, czystą pościel, ewentualnie delikatną muzykę w tle, jeśli oboje ją lubicie. Jeśli sypialnia staje się mało romantyczna i zaczyna przypominać szatnię czy gabinet do pracy, to kłopoty mogą przybrać na sile. Traktuj każde spotkanie jak to pierwsze i te ostatnie. Bez względu na to, jak długo i często jesteście razem, traktujcie każde wasze spotkanie jako pierwsze i ostatnie. Nie wiesz, co się zdarzyło od czasu waszego ostatniego spotkania i nieważne, czy to było kilka godzin czy dni. To bardzo ważna rada, która pogłębia komunikację w związku, a bez tego trudno o udane życie intymne. Robisz wszystko, żeby pozostały po tobie jak najlepsze wspomnienia. Nie masz też ochoty niczego udawać. Bo i po co? Przełam codzienność oraz monotonię. Każdy to wie. Codzienność bywa druzgocąca. Monotonia, rutyna, zmęczenie i stres. Okazuje się, że ludzie są zbytnio skupieni na zadaniach i obowiązkach dnia codziennego. Na dbaniu o dom, wychowania i opieki nad dziećmi, zapominając, jakie uczucia łączą ich z ich drugą połową. To, co wybija się na pierwszy plan, to frustracja i skupienie na pracy zawodowej. W takiej sytuacji praca zawodowa często pełni funkcję ucieczki od trudności, problemów czy konfrontacji z rozczarowującą rzeczywistością związaną z atmosferą w domu. Badania przeprowadzone przez Uniwersytet Stony Brook w Nowym Jorku dowodzą, że pary, które wspólnie i regularnie podejmują nowe aktywności, są szczęśliwsze od par, które powtarzają te same schematy. Dzieje się tak dlatego, że podejmowanie wspólnie nowych doświadczeń uruchamia system dopaminowy, który porównywalny jest do stanów podczas zakochania. Podsumowując, namiętność to siła, która sprawia, że jesteśmy zakochani w drugiej osobie, pożądamy jej lub pragniemy.
Siła namiętności w początkowych etapach znajomości bierze się z chęci poznawania siebie nawzajem oraz reakcji swojego ciała na dotyk. Lecz z czasem ta namiętność może gasnąć. Zanikać może podczas trwania pewnego okresu w życiu, ale po paru latach ponownie może zapłonąć, więc nic straconego. Pasja w związku znacznie ulega spadkowi po okresie 2 lat i może pozostać na niskim poziomie przez około 15-20 lat. Pamiętajmy, że podstawą dobrego, dojrzałego związku jest stosowanie zasad dobrych intencji partnerskich. Wiara w to, że pewnego rodzaju słowa oraz gesty są wyrazem troski i przywiązania, to istotny element relacji między ludźmi. Związkom, w których nie ma zaufania, na dłuższą metę nie pomoże nawet silna namiętność. Tymczasem ja się z Wami żegnam. Jeśli chcecie docenić moją pracę, pamiętajcie o ocenieniu tego filmu i o podzieleniu się tym materiałem ze znajomymi. Do usłyszenia, cześć!